Zwłoki w jednym z mieszkań w Redutowach. Tego makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy spółdzielni mieszkaniowej. Najbardziej w tej sprawie szokuje jednak to, że zwłoki kobiety znajdowały się w budynku co najmniej od 2 lat. Jak to możliwe, że denatką przez ten czas nikt się nie zainteresował oraz jak komentują tę sprawę sąsiedzi zmarłej przed laty 69-latki? No cóż, to wszystko możecie Państwo zobaczyć i o tym usłyszeć w materiale filmowym. Mieszkańcy tego bloku przy ulicy Ofiar Terroru w Redutowach co najmniej od 2 lat mieszkali ze zwłokami. Kto wie, jak długo żyliby jeszcze w nieświadomości, gdyby nie całkiem przypadkowa interwencja pracowników spółdzielni. Zwłoki zostały ujawnione 5 września przez pracowników spółdzielni mieszkaniowej, którzy weszli do mieszkania kobiety, a weszli dlatego, że z jej mieszkania wydobywała się woda i zalewała pomieszczenie na niższej kondygnacji. Tego, co pracownicy zobaczyli w środku, z pewnością się nie spodziewali. W mieszkaniu znajdowało się ciało w daleko posuniętym rozkładzie. Pracownicy, kiedy weszli do mieszkania, ujawnili zwłoki kobiety w daleko posuniętym rozkładzie. Wezwali na miejsce policjantów. Policjanci wykonali oględziny. Prokurator zarządził sekcję zwłok. Po jej wykonaniu biegły wskazał, iż przyczyną śmierci kobiety było powieszenie. Wskazał również, iż do zgonu doszło najprawdopodobniej około 2 lat temu, czyli na przełomie 2012 i 2013 roku. Jak mówią sąsiedzi, w mieszkaniu kobiety od 3 lat było otwarte okno. Czasem nawet przez nie zerkali, ale niczego nie mogli dostrzec. Myśleli, że kobieta wyjechała do sanatorium. Policjanci ustalili, że kobieta zamieszkiwała samotnie. Nikt z rodziny, nikt ze znajomych jej nie odwiedzał. Rozpytywani na tą okoliczność sąsiedzi stwierdzili, że ostatni raz widzieli ją około 3 lat temu. Zmarłą interesowano się również spółdzielni. Od kilku lat bowiem nie wpływały pieniądze za czynsz. W 2009 roku skierowaliśmy pierwszy pozew o nakaz zapłaty do sądu. Sąd wydał nakaz zapłaty. Na początku 2012 spółdzielnia po raz kolejny wysłała wezwanie do zapłaty z określeniem terminu. Po upływie tego terminu, ponieważ nie było odzewu na to wezwanie do zapłaty, spółdzielnia ponownie skierowała sprawę do sądu, tym razem do e-sądu w Lublinie. I do dnia dzisiejszego jeszcze spółdzielnia nie uzyskała nakazu zapłaty. Ta sytuacja po raz kolejny udowadnia, że często nie ma się pojęcia o tym, co dzieje się za ścianą. W tym wypadku biegły wykluczył działanie osób trzecich.